Top 10 ćwiczeń, które powinieneś robić, jeśli trenujesz MMA. Let's go! Cześć wszystkim ponownie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam 10 ćwiczeń, które uważam, że powinniście wykonywać, jeśli trenujecie sporty walki, a głównie w tym kontekście MMA. Oczywiście nie są to jedyne ćwiczenia, to nie jest tak, że jeśli nie robicie któreś z tych ćwiczeń, to nagle musicie je koniecznie robić, ale to jest jakby powiedzmy zestaw 10 ćwiczeń, które ja zdecydowanie bardzo często albo w zasadzie zawsze używam w swoim planie, czy w planach swoich zawodników, w jakiejś konfiguracji, w jakichś konkretnych fazach przygotowań. Więc teraz, bez zbędnego przedłużania, po prostu lećmy z ćwiczeniami i z omówieniem, dlaczego są tak istotne. Pierwszym ćwiczeniem, o którym porozmawiamy, jest przysiad i oczywiście tutaj form przysiadu macie całą masę, ale głównie jeśli idzie o ten wzorzec, jest to oczywiście jeden z podstawowych wzorców ruchowych, wykorzystujących oczywiście ruch push na dolną część tułowia. I tak naprawdę, jeśli mówimy tutaj o kontekście sportowym, co nam daje przysiad, to oczywiście wzmocnienie mięśni czworogłowych, zwiększenie naszej zdolności do generowania siły do podłoża, oczywiście mówimy o kontakcie stopy z podłożem, ale również takie elementy stabilizacyjne, czy wzmocnienie mięśni stabilizujących, akurat w tym przypadku, jeśli mówimy o tym ruchu, przez mięśnie dwugłowe, przez pośladek, przez mięśnie korpusu, jak i górnej części tułowia. Ułatwi nam to oczywiście poruszanie w ringu, ogólnie skracanie dystansu, ogólną pracę na nogach, ale również generowanie siły po prostu w celach zadawania kopnięć czy tego typu rzeczy. Drugim ćwiczeniem, tak naprawdę, o którym porozmawiam, to jest martwy ciąg, czyli jeśli mówiliśmy o elementach push, teraz porozmawiamy o elementach pull. Oczywiście raczej nikogo nie zaskoczy, że martwy ciąg występuje w tym top 10 najlepszych ćwiczeń, jakie powinniście wykonywać. Jest to oczywiście forma, nazwijmy to ćwiczenia, antagonistycznego do pierwszego, o którym mówiliśmy, bo tutaj zdecydowanie mocniej skupiamy się na rozbudowie siły w obrębie mięśni pośladkowych, mięśni dwugłowych uda, ale również górnej części pleców. Wielokrotnie wspominałem o tym, że taśma tylnia u zawodników sportu walki jest mocno osłabiona, więc oczywiście chcemy targetować jakby siłę w obrębie tej właśnie taśmy, ale również właśnie w ruchach globalnych, w ruchach wielostawowych, w takich ruchach, które potem będą miały jakby bezpośrednie przeniesienie na to, co będziecie robić w samym sporcie. Trzecim ćwiczeniem, o którym rozmawiamy, jest oczywiście wyciskanie. Jest to chyba najbardziej popularne ćwiczenie, jeśli mówimy tutaj o budowaniu elementów siłowo-dynamicznych górnej części tułowia. Oczywiście mamy tutaj elementy zarówno wzmacniania właśnie najszerszego grzbietu, mamy elementy wzmacniania tricepsa, mamy wzmacniania barku, klatki piersiowej, więc tak naprawdę dużych grup mięśniowych, które będą później predysponować, budować nam bazę do zadawania optymalnych uderzeń, czy ogólnie budowania takiej siły, która w dużym stopniu zapobiegnie, nie chcę mówić może to nie jest dobre słowo, ale w dużym stopniu będzie predysponować do tego, żeby zabezpieczać obręcz barkową przed kontuzjami wynikającymi po prostu z specyfiki sportów uderzanych. Czwartym ćwiczeniem będzie tutaj podciąganie. Jest to jedno chyba z najbardziej popularnych, nazwijmy to w ten sposób, ale ogólnie też bardzo dobrych ćwiczeń w celu rozbudowy górnej części tułowia, jeśli mówimy o ćwiczeniach znowu elementach siłowo-dynamicznych. Tak samo jak mówiliśmy w przypadku kończyn dolnych, mieliśmy elementy i push i pull. Tak samo w kontekście kończyn górnych musimy mieć elementy push i pull. Mieliśmy push, czyli wyciskanie, mieliśmy jeden wzorzec ruchowy, teraz mamy pull. Mówię, wzmacnianie tylnej taśmy jest niezwykle istotne. Poprawa siły najszerszego grzbietu, czy ogólnie naszej zdolności do hamowania siły przez najszerszy grzbiet jest niezwykle istotna w wszystkich elementach zapaśniczo-parterowych. Ale tak naprawdę, tak jak już mówiłem w kontekście samego wyciskania, że zbudowanie tam optymalnej siły dobrze zabezpiecza nam obręcz barkową, bo tak naprawdę dobry balans napięciowy pomiędzy górną, jakby przednią taśmą i tylnią taśmą również w bardzo dużym stopniu będzie predysponować do tego, żeby tą obręcz barkową solidnie zabezpieczyć przed wszelkimi uszkodzeniami. Kolejne trzy ćwiczenia to są ćwiczenia tak zwanej technicznej koordynacji, czyli mówimy tutaj głównie o tych ala zarzutach olimpijskich. Oczywiście, jeśli jesteście w stanie wykonywać zarzuty olimpijskie, wykonujcie je, aczkolwiek ja chyba snatcha całkowicie bym pominął. Jeśli oglądacie jakiekolwiek moje filmy, albo w ogóle zwróciliście uwagę, jak wygląda postawa w większości zawodników sportu walki. Jest to postawa tak zwana kifotyczna, czyli mamy mocno zamknięte barki do przodu, czy przesunięte barki do przodu. Szczerze mówiąc, zarzucanie dużego ciężaru gdzieś w ten sposób centralnie nad głowę, moim zdaniem nie jest najlepszym pomysłem, jeśli chcecie faktycznie uprawiać swój sport, a nie leżeć na stole u rehabilitanta i pracować nad swoją obręczą barkową. Ale jeśli mówimy tutaj o pracy na półgryfie, to jak najbardziej ten snatch możemy wykonywać. I teraz te trzy ćwiczenia, czyli mamy clean and jerk i snatch, na landmine pod kątem sportu walki jest o tyle lepsze. I teraz mówię, jeśli jesteście w stanie wykonywać normalne zarzuty olimpijskie, nie ma w tym nic złego. Natomiast tutaj mamy trochę bezpieczniejszą formę
tychże ruchów, dlatego że po pierwsze jakby mamy element właśnie stabilizacji zewnętrznej, ponieważ ten gryf jest przyczepiony do jakiejś struktury zewnętrznej, więc my nie musimy jakby całego tego ciężaru utrzymać bezpośrednio na obręczy barkowej. Dodatkowo to, co jest zdecydowanie lepsze pod kątem sportów uderzanych, to, że wektor siły jest skierowany bardziej do przodu niż centralnie do góry, więc uczymy się generować siłę w kierunku takim, jak będziemy to robić w samym oktagonie, a niekoniecznie do góry, tak jak w przypadku zarzutów olimpijskich. Są to oczywiście ćwiczenia w dużym stopniu pracujące nad rozbudową mocy i tak zwanego speed strength, czasami może strength speed, ale mimo wszystko bardziej tych elementów eksplozywnych i bardziej tych elementów po tej, nazwijmy to, szybkościowej stronie krzywej siły. Ja raczej, tak jak mówię, siłowych elementów bym tutaj specjalnie nie rozwijał, ale tak jak mówię, oprócz samego tego, co rozwijamy pod kątem komponentów motorycznych, to jest to też doskonałe ćwiczenie do ćwiczenia właśnie synchronizacji mięśniowej, czyli pracy pomiędzy konkretnymi taśmami mięśniowymi w celu właśnie jakby wspólnej pracy czy wspólnego generowania siły i transferowania tej siły przez kolejne jakby segmenty naszego ciała, co oczywiście pod kątem sportu walki i w zasadzie każdego sportu jest niezwykle ważne. Kolejne ćwiczenia są pile of pressy i oczywiście tutaj nie chciałbym jakoś specjalnie wyróżniać tylko i wyłącznie jednej formy tego ćwiczenia, bo form pile of pressu mamy dużo i pile of press tak naprawdę to jest w dużym stopniu ćwiczenie rotacyjne i antyrotacyjne, w zależności od tego, jak to wykorzystamy. I jeśli oglądacie mnie jakkolwiek, wiecie, że ja uważam, że tak naprawdę elementy rotacyjne są w dużym stopniu może nie tyle co pominięte, co jakby nie wykonujemy ich na siłowni wystarczająco dużo, a musimy pamiętać, że w sytuacjach, w której zawodnicy tych ruchów wykonują po prostu bardzo dużo, tam w obrębie kręgosłupa może dochodzić do różnego rodzaju blokad, jeśli mięśnie nie są odpowiednio przystosowane, czy te elementy mięśniowo-ścięgniste do wyhamowywania i transferowania sił rotacyjnych, co może potem prowadzić do różnych problemów, jak zamykanie się bioder, dolegliwości bólowe, odcinku lędźwiowym i tak dalej, więc te elementy rotacyjne naprawdę musimy dodawać jak najmocniej do naszego treningu. Oczywiście są to ćwiczenia targetujące głównie core, więc oczywiście nie mogło ich tutaj zabraknąć, więc to są jakby jedne z tych głównych ćwiczeń, które uważam, że powinniście wykonywać w swoich planach treningowych. Ostatnie dwa ćwiczenia, które Wam chcę pokazać. Oczywiście kim bym był, gdybym nie pokazał Wam nic z elementów plyometrycznych ani balistycznych. Jak dobrze wiecie, jestem ogromnym fanem tych ćwiczeń. Tak naprawdę żaden plan nie może się obejść bez jakiejś formy elementów skocznościowych czy właśnie balistycznych. Więc dwa ćwiczenia, które ja bym tutaj uznał za takie must have w Waszych planach, bo oczywiście, jak wiecie, tych elementów skocznościowych czy rzutowych jest bardzo dużo, to są te ćwiczenia, które w dużym stopniu targetują produkowanie mocy, czyli w przypadku elementów plyometrycznych są to broad jumpy. Oczywiście znowu możemy je wykonywać w wielu formach, ale jest to po prostu bardzo dobre ćwiczenie do generowania dużej siły z punktu zero, czyli tak jak my mamy w sytuacji walki, oczywiście możemy się poruszać i możemy cały czas pracować na łydkach, ale w dużym stopniu tak naprawdę wielokrotnie będziemy musieli, czy to skracając dystans, czy właśnie próbując wejść z jakimś ciosem, czy wykonać jakiś dynamiczny ruch, będziemy w stanie musieli wygenerować bardzo dużo siły w krótkim czasie, a to ćwiczenie bardzo mocno uczy nas właśnie tych elementów siły eksplozywnej, czyli właśnie generowania tego, czy zwiększenia tego RFD, czyli Rate of Force Development, ale również oczywiście pracy centralnie do przodu, nie do góry, więc jest to bardzo dobre ćwiczenie i ja uważam, że jeśli miałbym wybrać jakiekolwiek jedno ćwiczenie z elementów plyometrycznych, byłby to broad jump oczywiście w wielu formach, ale mimo wszystko właśnie to ćwiczenie. Natomiast jeśli mówimy tutaj o elementach balistycznych, to wykorzystałbym oczywiście też elementy produkowania mocy, ale w pozycji split stance, czyli tej pozycji najbardziej specyficznej, jeśli mówimy o sporty walki, czy będziemy to wykonywać bokiem elementy rotacyjne, które są bardzo istotne, czy przodem elementu rzutów z klatki piersiowej, czy jedną ręką. Generalnie chcemy znowu uczyć właśnie dobrego, optymalnego kontaktu z podłożem i generowania siły do podłogi zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, tak żeby po prostu ta siła, którą generujemy przez mocne wpychanie naszych stóp czy naszych kończyn dolnych w podłogę, generowała nam siłę do góry, którą potem przetransferujemy sobie swobodnie przez kończyny dolne, przez brzuch, na którym też już pracowaliśmy, na kończyny górne, tak żeby jak najwięcej tej mocy wygenerować. A mieliście 10 ćwiczeń, które uważam, że powinniście wykonywać, jeśli trenujecie MMA. Oczywiście, jak sami widzicie, nawet samych wariacji tych ćwiczeń jest cała masa, a dodatkowo jeszcze moglibyśmy wymieniać jeszcze więcej, ale faktem, jeśli miałbym wybrać jakiekolwiek 10 ćwiczeń i to pod kątem elementów siłowych, dynamicznych, plyometrycznych, akcesoryjnych, jest to prawdopodobnie moje top 10, które wiecznie gdzieś w planach treningowych z moich zawodników się przeplata. Jeśli macie pytania odnośnie tych ćwiczeń, jakichkolwiek innych, zadawajcie pytania w komentarzach, piszcie do mnie w DM-ach. Tymczasem ja Was zapraszam do subskrybowania, lajkowania i widzimy się w kolejnych filmach. Let's go!